Cześć, witajcie, z tej strony Martin. Tak jak zapowiadałem na naszej stronie na Facebooku, dzisiaj postaram się Wam zaprezentować i pokazać, jak działają koncentraty zapachowe z firmy Goldfish, jak działają zanęty firmy Goldfish i do tego na sam koniec pokażę Wam, jak z zanętą firmy Goldfish działa Bite Smoke firmy Effect Bites. Tak więc ja Was zapraszam do oglądania odcinka. No i oczywiście za chwileczkę widzimy się, jak będę wszystko Wam tu pokazywał. Okej, tak więc tak jak mówiłem na początku filmu, słuchajcie, naszykowałem zanętę linka raśpiernik, oczywiście kolejna zanęta jaka to jest leszcz miód. Tutaj są koncentraty, które Wam pokażę. Przygotowałem koncentrat zapachowy wanilia. Kolejny koncentrat zapachowy jest to ochotka. I tutaj mamy Effect Bites Bite Smoke. Jest to piña colada. Również Wam pokażę, jak to wszystko działa. Słuchajcie, wiaderko mam przygotowane z wodą, które tak jak widzieliście na filmach, korzystałem z niego. Ale tak, dobra. Słuchajcie, to jeszcze nie było otwarte. To też, to było otwarte jak próbowałem zrobić film. Tak więc co Wam tu mogę powiedzieć? Bierę się do roboty, wezmę sobie, naszykuję pojemniczek, gdzie będziecie widzieć, jak rozrobię zanętę. Mam nadzieję, że w takim pojemniczku uda mi się dobrze zrobić tą zanętę, że nie będzie za bardzo taka ciastowa. I ja tutaj Wam, dobra, to sobie odsunę i tu będę Wam pokazywał, jak będę robił zanętę. Oczywiście zanęty są z tamtego roku. Powiem Wam, że nie zepsuły się, nie skisły. Zapach jest taki, jaki był. Tak więc dużo tej zanęty nie będę rozrabiał. Jak zwykle mój mały wędkarz tutaj koło mnie chodzi i wszystkiego przygląda. Jest to oczywiście moja córcia, która naprawdę, powiem Wam, ma 2 lata prawie, ale jest już tak za wędkarstwem, że to jest masakra. Tego się nie spodziewałem. Córuniu, nie ruszaj mi statywu. Dobra, tak jak widzicie, rączki, tak jak mówiłem, mojej wędkarki. Ja tutaj delikatnie będę starał się dolewać wodę, żeby zrobić tę zanętę dobrze. Sobie poradzę w ten oto sposób. O, tak będzie najlepiej. Tak jak mówię, nie jest tej zanęty dużo, ale jeżeli dobrze ją zrobię, no to na pewno będzie dobra. O to najbardziej chodzi, żebym nie zrobił takiej ciastowej tej zanęty, bo wiadomo, zanęta potem będzie źle pracowała mi w wodzie. Pierwsza zanęta, jaką rozrabiam, jest to oczywiście linka raśpiernik. Bardzo ładnie zanęta pracuje w wodzie. Oczywiście z zanęt korzystałem, jak i z pelletu. Tak więc serdecznie polecam Wam, żebyście kupowali w sklepie Goldfish. Ja oczywiście w opisie pod filmem dam Wam link do sklepu. No i okej, mamy zanętę dobrze zrobioną. Jedynie co, to za chwilę do Was wrócę, tylko przybliżę Wam kamerę, żebyście lepiej widzieli, jak zanęta będzie działała z koncentratem waniliowym, którym za chwilę tutaj dodam do rozrobienia zanęty, też to będziecie widzieć. Okej, a więc tak jak mówiłem, pierwsze co odkręcam, jest to koncentrat zapachowy wanilia właśnie w takich 250 ml opakowaniach dostaniecie. Na tyle zanęty dużo nie będę dodawał. Zobaczcie, żeby nie było, jeszcze to nie jest otwarte. Nawet jestem ciekawy, jaki jest zapach tego. No powiem Wam, zapach jest super. Tak wygląda to w środku. Widzicie, nie jest zbyt ani gęste, ani zbyt takie bardzo takie wodne. Dobra, okej, to jest dodane. Teraz wymieszam to. Powiem Wam, że zapach unosi mi się w całej kuchni. Jest tak super zapach.
Dobra, więc mamy zanętę rozrobioną i za chwileczkę będziecie widzieć, jak ja tu będę to wrzucał, jak pracuje zanęta. Tak więc na chwileczkę zastopuję film i za chwilę wam to wszystko przybliżę. Ok, a więc ja to wszystko przybliżyłem, teraz wrzucę kulkę z zanętą, mam nadzieję, że jest dobrze rozrobiona i zobaczycie, jak tu zanęta będzie pracowała. Tak więc jak sami widzicie, bąble się już zaczynają tutaj robić, unosi się już frakcja mała do góry, duża opada na dół. Tak więc tak pracuje zanęta i tak pracuje atraktor zapachowy właśnie z zanętą Goldfish. Co więcej mogę wam dodać? Co znajduje się w zanęcie z Goldfish? Oczywiście znajdują się ziarna, dodatki cukiernicze, z tego co tutaj zauważyłem, no i tak jest też napisane w składzie, ale widać to w zanęcie. No i tak jak mówię, zapach jest niesamowity. Tak więc pierwsza kulka jest to oczywiście z koncentratem o zapachu wanilia. Tak więc sami widzicie, ani nie barwi wam zanęty, ani nic nie psuje, jedynie co dodaje lepszego zapachu. Tak więc no powiem wam, zrobiłem teraz ciekawe połączenie, piernik i atraktor zapachowy o smaku wanilia. Tak więc tak to wszystko tutaj działa. Za chwilę wam pokażę kolejną kulkę już z koncentratem o zapachu ochotki. Ok, a więc nagrywam dalej, teraz koncentrat również 250 ml, jest to o zapachu ochotki. Jeszcze ryby tata na Turuniu nie łowi, na rybę za niedługo pojedziemy i rybę złowimy. Zobaczcie, jaki jest to kolor tego, jest czerwony piękny kolor, troszkę mi kapło, ja to będę musiał pościerać. Tutaj wam pokażę w środku, jak to wygląda. O, złapało ostrość, bogato. Tak więc widzicie, piękny czerwony kolor. Dodam również to do zanęty. Obleję tym kulkę. I zobaczymy, jak to będzie działało w ten oto sposób, że ja tą kulkę właśnie tak oblałem, bo też tak można. Zapach jest naprawdę ochotkowy. Ok, więc tak to będzie. Za chwilę wrzucę to do wody i będziemy widzieć, jak wszystko będzie działało. A więc ja wrzucam, odwrócę jeszcze kulkę i zobaczcie, jak to ładnie pracuje. Również ani nie barwi, ani nic się z tym nie dzieje, zanęta również pięknie zaczyna pracować. Mała frakcja opada, duża frakcja opada na dół, mała frakcja leci na górę, tak jak powinno być. Zanęta pięknie zaczyna pracować, tutaj się rozpadać. Tak więc widzicie, nie zabarwia, ani nic się z tym nie dzieje, jedynie dodaje dobrego i pięknego zapachu. A za chwilkę wam pokażę, jak zanęta działa z Bite Smoke'iem firmy Effect Bites. Ok, a więc z całej zanęty, która była w pojemniku, zrobiłem dość taką większą kulkę. Teraz, żeby nie było, dodam do tego White Smoke'a Pina Colada. Więc poczekajcie chwilę, ja kapnę tym na kulkę. Ok. I teraz będziecie widzieć, jak wrzucam to do wody i jak to będzie ładnie pracowało. Tak więc sami zobaczcie, jest, zaczyna unosić się taka zielona chmura. Zanęta też ładnie z tym pracuje. Oczywiście w Might Smoke'u chodzi o to, żeby ten kolor, ta barwa ściągała do siebie rybę i to zaczyna właśnie się dziać. Zobaczycie za chwilę z bliska, jak to wszystko ładnie wygląda. Sami widzicie, cała ta chmura zielona się unosi, zanęta zaczyna nam pracować prawidłowo, tak jak powinna. Tak więc ogólnie nic się z tym nie dzieje i nic nie szkodzi zanęcie. Powiem wam, Bite Smoke tak samo działa z kulkami, też próbowałem i testowałem na kulkach, tak więc polecam również do zakupów Bite Smoke'a firmy Effect Bites. Co wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, dziś na tyle tej recenzji.
i tego wszystkiego, co miałem wam pokazać. Jeżeli będziecie coś chcieli, żebym pokazał, piszcie śmiało w komentarzach pod filmem lub też na stronie naszej Z-Fishing Team. No i słuchajcie, na tyle w tym dzisiejszym filmie. Dziękuję wam za oglądanie i do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Do zobaczenia nad wodą. No i cześć.